kwietnia 2010 fakty. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski, w studio oczywiście przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Panie ministrze, panie marszałku, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Nie możemy tego programu zacząć inaczej niż od przypomnienia wypowiedzi ukraińskiego premiera, prezydenta, no, wybitnego polityka z czasów pomarańczowej rewolucji, czyli gdzieś 2004-2010, Wiktora Juszczenki, który sam przeżył atak rosyjskich służb na siebie, powiedział w wywiadzie z ukraińskim dziennikarzem, że jest przekonany, iż to Rosjanie zabili Lecha Kaczyńskiego. To bardzo wiarygodna postać. Z wielu powodów ja miałem akurat szansę poznać pana Juszczenkę wtedy, kiedy walczył o prezydenturę w 2004 roku. A także później wielokrotnie z nim rozmawiałem, bo on zajmuje się sprawami zbrojeniowymi i jest w tej sprawie także kompetentny. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jako prezydent, a kończył swoją prezydenturę w marcu 2010 roku, jako prezydent miał po prostu dostęp do kluczowych informacji związanych ze stosunkami rosyjsko-tuskowymi, czy też rosyjsko-Rosji z rządem. Z rządem Tuska miał tutaj pełną informację, dlatego, bo przecież ta kwestia była przez niego w sposób naturalny traktowana jako jedna z najważniejszych. Dlatego jego wypowiedź trzeba traktować jako wypowiedź naprawdę bardzo kompetentną i bardzo ważną, nie politycznie dzisiejszą tylko, ale także relacjonującą jego wiedzę na temat zbrodni smoleńskiej. Pewne nowum stanowi to, że ta wypowiedź odbyła się bez kontry. Pojawiła się w mediach również koncernu Ringelaxer Springer i różnych innych publikacji, które zwykle oczerniają efekty pracy pana i pana ekspertów. Tutaj nie było ani jednego złośliwego komentarza i rzeczywiście mogło to dotrzeć do szerszej opinii publicznej. Czy takie wystąpienie, czy takie świadectwo ma szansę zmienić, przeważyć szale na rzecz dowodów naukowych i takiej zwykłej wiedzy? Nie, nie sądzę. Myślę, że takie formacje propagandowe jak Gazeta Wyborcza, jak TVN24, jeżeli chodzi o nas, będą nadal utrzymywały swoje kłamliwe i oszustwa i kłamliwe działania. Dlatego, że no, o ile pan Zełenski, pan prezydent Zełenski, czy też teraz pan prezydent Juszczenko przywołują wiedzę swoją jako prezydentów Ukrainy, to my robimy badania. To my przedstawiamy materiał dowodowy nie w kategoriach politycznych, tylko w kategoriach merytoryczno-technicznych. Technicznych i dlatego tutaj jest walka bardzo ostra z nami, a tam jest przemilczanie tego, co ci politycy mówią. Jako dziennikarz oczywiście rozmawiam z różnymi ludźmi. Temat katastrofy smoleńskiej wypłynął w tym tygodniu w sposób oczywisty. No i ci, którzy mają te bardzo mocno ugruntowane poglądy przez początek TVN24, Gazetę Wyborczą i tak dalej, wcale nie zamierzają ich zmieniać pod wpływem wypowiedzi pana Juszczenki. Zaproponowałem więc tym państwu, by obejrzeli o 20 w sobotę Telewizja Republika, ponieważ będziemy emitować raport w formie wizualnej. No, przynajmniej tyle, ale to dorośli ludzie, bardzo inteligentni, wykształceni, no posłowie w końcu, nie zapoznali się z wynikami pana pracy. Po prostu nie byli tym zainteresowani, bo już mają wiedzę. Tak, tak, mają wiedzę z założenia, dlatego też nie czytali raportu, dlatego też nie czytali załączników tych materiałów, które od przecież kwietnia są dostępne w internecie. Można się z tym zapoznać i zobaczyć, jaką skalę dowodów przeprowadziliśmy, ale ten materiał, który będzie w sobotę, to jest materiał, który jest rozwinięciem raportu, zawiera materiały, których dotychczas nie było, które potwierdzają wszystkie podstawowe tezy raportu, czasami w sposób szokujący, zupełnie nowymi informacjami. Skoro mówimy o jutrzejszej emisji, no to zobaczmy zwiastun. Podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M.
pierwszych dni dowody odpowiedzialności rosyjskiej ukrywano. Tam pan to wyboldował tłustym drukiem, że odpowiedzialna jest strona rosyjska. Sobota, 4 lutego o 20. Film dokumentalny o wynikach prac komisji badającej sprawę katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M pod tytułem Prawda o zbrodni smoleńskiej. Nasi widzowie oczywiście doskonale znają te kadry, które już pokazywaliśmy, ale państwo też dotarliście do nowych materiałów, które się tutaj zostaną zademonstrowane, między innymi wypowiedzi prezydenta Putina. Zobaczmy. Władimir Putin uznał politykę Kaczyńskiego za wypowiedzenie wojny. Putin: to jest prawdziwa wojna. Wiecie, jaką obstrukcję zorganizowali nam nasi polscy bracia. Zorganizowali nam światowy skandal. Doszło do destrukcji dwustronnych stosunków. Polska wypowiedziała nam wojnę. Panie ministrze, kiedy padły te słowa? To jest styczeń 2008 roku, kiedy pan Putin uważa, że nasz stosunek, głównie prezydenta oczywiście Kaczyńskiego, bo to o niego chodzi, do budowy Nord Stream jest wypowiedzeniem wojny. Jest wypowiedzeniem wojny. On zresztą przedłuża to później także po wizycie, jaką odbył 31 sierpnia i 1 września 2009 roku i po przemówieniu pana prezydenta Kaczyńskiego, który przypomina, że imperializm, którego symbolem jest ludobójstwo katyńskie, jest rzeczą niedopuszczalną, na którą Polska się nigdy nie zgodzi. To były te dwie wypowiedzi, czy te dwa stanowiska pana prezydenta Kaczyńskiego, które on zdefiniował, które Putin zdefiniował jako wojnę między Rosją a Polską. Można by powiedzieć, że zapowiedział wojnę. To jest jego wypowiedź, która dotychczas nie była nigdy przywoływana, a ona jest kluczowa dla zrozumienia tego, co się później działo, bo natychmiast po jego wypowiedzi nie tylko odbywa się wizyta pana Tuska w Rosji, a następnie obaj panowie się definiują jako reprezentanci wzajemnie, prawda, Tusk Polski w Moskwie, a Putin Moskwy Rosji w Warszawie i w Polsce, ale przede wszystkim zostają podjęte decyzje dotyczące remontu Tu-154. To właśnie wtedy zostają podjęte te decyzje, że zamiast w dotychczasowym miejscu będą samoloty remontowane, te oba samoloty będą remontowane w Samarze u pana Deripaski, a następnie podjęte są następne decyzje przez pana Putina i realizuje to Tusk związany z lotem. Putin nie wyglądał specjalnie zaskoczony na tym lotnisku. No i w świetle dzisiejszej wiedzy wiemy dlaczego. Początkowo nawet Putin twierdził, że doszło do niej nad samym wrakowiskiem. W wyniku pierwsze uderzenie ziemią odbyło się 200 metrów stąd. Nie za счет того, что у него были выпущены шасси. A ponieważ nadwozie już było wypuszczone, on естественно перевернулся. Он przewrócił się. I вот все это здесь произошло, после чего произошло разбирательство. И wszystko odbyło się tutaj, potem się zapaliło. Putin nie jest zaskoczony na tym lotnisku. Putin zresztą, co jest bardzo ciekawe, nie wspominał żadnej brzozie. Nie wspominał żadnej brzozie. Sam mówi, że samolot rozpadł się przed uderzeniem w ziemię, co jest bardzo interesujące, ponieważ jeszcze wtedy przekazywano inną wersję niż tę, którą później zorganizowano, a w której odegrał fundamentalną rolę zarówno pan Sikorski,
polskich pilotów, no, uważając, uznając i prezentując jako winnych, jak i TVN24, które jest pierwszym medium, które oskarżyło pasażerów samolotu, no, a zwłaszcza głównych pasażerów samolotu, jako tych, którzy wymusili na pilotach lądowanie, jakie nie mogło się odbić. I to jest materiał, który oni przedstawili 10 kwietnia o godzinie 11:23, nie mając żadnej możliwości dostępu do rzeczywistych źródeł. Żadne skrzynki czarne nie były jeszcze wtedy dostępne, żadne rejestratory nie były dostępne, żadna wiedza, nawet fałszywa, nie była jeszcze dostępna. Dostępne tylko było założenie propagandowe i to założenie propagandowe TVN24 upowszechnia. To bardzo ważna wskazówka, jaka jest intencja tej stacji. W normalnych warunkach ten sam pilot, jestem absolutnie przekonany o tym, po prostu zrezygnowałby z lądowania. Tutaj, jak widać, odczuwał presję, świadomość tego, jak ważna jest misja, z którą pasażerowie jego samolotu wybierają się do Rosji i za wszelką cenę próbował wylądować. W którymś tam momencie po prostu przekroczył granicę ryzyka. Kwestia pilotów, którzy wiemy, że nie chcieli tam lądować, tylko sprawdzić tak zwaną wysokość i warunki. Potem mamy fałszywe sprowadzanie tego samolotu nie na pas, a obok, przez ludzi, którzy całe życie na tym pasie pracowali. No wreszcie, jeżeli można, jeśli chodzi o pilotów, pan ma rację, oni chcieli sprawdzić, ale tak naprawdę z góry zakładali, bo to jest w zapisie czarnej skrzynki głosowej CVR, z góry zakładali, że odejdą na drugie zajście. Odejdą na drugie zajście, a dokładnie na zapasowe lotnisko, które było zmienione przez Rosjan 12 godzin wcześniej, o czym oni nie wiedzieli, że nie będzie wolno im lądować w Witebsku, który jest zaledwie 10 minut od Smoleńska, tylko że Rosjanie zrobią wszystko, żeby ich odesłać do Moskwy, bo stamtąd nie dadzą rady zdążyć na uroczystość, a po właśnie spotkaniu w Gdańsku Putin zdecydował, że pan prezydent nie będzie miał prawa wypowiadać się na temat ludobójstwa katyńskiego podczas tych uroczystości. To są oczywiście te działania rosyjskie były całkowicie afirmowane przez stronę polską. Co wymyśli Rosjanie? Nawet więcej, Polacy się zgadzali. Nawet więcej niż afirmowane, dlatego że pan Tusk realizował te zadania w sposób no, szokujący zupełnie, uniemożliwiając polskim służbom specjalnym badanie lotniska w Smoleńsku, lekceważąc informację przecież, która przyszła poprzedniego dnia, 9 kwietnia do Polski z Interpolu, że jest prawdopodobny zamach. I te rzeczy wszystkie były zupełnie lekceważone, ba, sprawiając, żeby nie było zapasowego samolotu, który można by zmienić zamiast Tu-154. To wszystko realizował pan Arabski z polecenia Donalda Tuska. Tam Donald Tusk sam to oświadczył po wyroku na Arabskiego, że to on rozstrzygał i to on decydował o tym, co robi Arabski. Dlatego też jego odpowiedzialność powinna być jak najszybciej wzięta pod uwagę. Oczywiście klasyczny Tusk zrzucający odpowiedzialność na każdego, tylko nie przyjmując jej samemu, prawda? Widzimy to dzisiaj w kampanii wyborczej, albo przynajmniej przygotowanie do kampanii wyborczej. No i tak to będzie. Nowy film, nowa wersja raportu już jutro o 20. To nie jest tyle nowa wersja raportu, ile jego rozszerzenie. Tu szczególne znaczenie, myślę, ma także bardzo wiele świadków, zarówno rosyjskich, jak i polskich, którzy widzieli wybuch, którzy słyszeli wybuch, którzy widzieli, jak samolot się rozpada. Mówię o tym dlatego, że ani raport Millera, ani raport Anodiny w ogóle nie wspomina o świadkach i dlatego pan... A kiedy te świadectwa zostały zebrane? Pan Lasek ostatnio zadeklarował, że nie było w ogóle nikogo, kto słyszał wybuch. Nie było nikogo, prawda? No to są takie bzdury, dlatego też postanowiliśmy je, część przynajmniej z nich, zaprezentować. My je mamy od dawna i część z nich w dotychczasowym raporcie jest, ale nie tak
szeroko przedstawiona, jak to, co Państwo będą mogli zobaczyć w sobotę. To wstrząsające są informacje na temat tego, jak wyglądała zbrodnia smoleńska. Po wylądowaniu część z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa. Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154M. Początkowo odgłos był całkowicie normalny. Silnik pracował spokojnie. W pewnej chwili jednak dobiegł nas huk silnika, taki jak przy starcie, więc wiedzieliśmy od razu, że dzieje się coś złego. Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji, po nich jakieś głuche trzaski i zapadła cisza. Byliśmy przerażeni, bo zdaliśmy sobie sprawę, że doszło do katastrofy. Musimy poznać prawdę o zbrodni smoleńskiej, winnych rozliczyć i wyciągnąć wnioski. To w dużej mierze to wyciągnięcie wnioski już się stało, ale cały czas sprawcy i inspiratorzy chodzą po wolności. Tutaj jest jeszcze jedna sprawa, dlatego, bo ostatnio była dyskusja na temat odpowiedzialności pana Sikorskiego za ukrycie tej zbrodni. Otóż warto pamiętać, że on brał udział w komisji rządowej, która zdecydowała 16 kwietnia, że nie będzie się używało w żaden sposób porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku i tylko będzie zastosowana konwencja chicagowska. On to także aprobował. Warto sobie z tego zdać sprawę. Minister spraw zagranicznych, były minister obrony. To jest przestępstwo, które ja uważam za odpowiednie z artykułu 129, czyli zdrada dyplomatyczna. O czym powiedział nam Antoni Macierewicz, panie przewodniczący. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A samego siebie i państwa zapraszam na projekcję jutro godzina 20. Nie wolno tego pominąć. Poznaliście państwo fakty, a opinie możecie wyrobić sobie sami.